Minęła godzina 6 w poniedziałek, 7 czerwca. Rozpoczynamy nowy dzień z Polsat News na antenie telewizji Polsat. Katarzyna Zdanowicz. Mariusz Adamowicz, witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj w nowym dniu na bieżąco sytuacja pogodziowa i powodziowa, a także pogodowa. W wielu regionach dramatyczna sytuacja. Jesteśmy w tych miejscach, gdzie jest najtrudniej w tej chwili z naszymi kamerami. Są tam na miejscu nasi reporterzy. Ich relacje dzisiaj w nowym dniu. Czekamy także na informacje od Państwa. Nowy dzień @polsat.com.pl albo SMS pod numer 7232. I na bieżąco te informacje będą również w serwisach informacyjnych. Ja tylko dodam, że fala kulminacyjna na Odrze w tej chwili przechodzi przez Wrocław. Będzie ona jeszcze przechodziła przez kilka kolejnych godzin, ale jest niższa niż ta sprzed 2 tygodni. Oczywiście najbardziej zagrożone jest osiedle Kozanów. Poza tym dzisiaj w poranku porozmawiamy także o szkole bez przemocy i pytanie, czy takie istnieją, czy dzieci o tym rozmawiają, czy po prostu boją się i nie rozmawiają, a boją się dlatego, że są na przykład szantażowane. Również zapraszamy Państwa do dyskusji na ten temat. Nowy dzień @polsat.com.pl. No i dzisiaj taka niespodzianka dla nas, być może dla Państwa, ale szczegóły za kilka minut. Dzisiaj 2. rocznica startu kanału informacyjnego Polsat News. No to szczegóły za chwilę, a teraz zerknijmy, jak budzi się nowy dzień, właśnie 7 czerwca. W tej chwili widzą Państwo na ekranach Gdańsk, Warszawa, a także Lublin i widok z Kasprowego Wierchu na Tatry. Jak widzimy, wszędzie przepiękna, słoneczna pogoda i błękitne niebo. Jak długo taka pogoda się utrzyma, jak na przykład teraz w Gdańsku, będziemy to sprawdzać. Dzisiaj szczegóły Marek Horczyczak. Z zapowiedzi synoptyków wynika, że od środy będą intensywne deszcze. Czy rzeczywiście tak będzie? Będziemy to sprawdzać. A to Tatry z Kasprowego. 2 minuty po godzinie 6 w nowym dniu pora na informacje. Zapraszamy. Zaczynamy od tego, że wały przeciwpowodziowe przerwane w 2 miejscach pod Sandomierzem. 4 minuty po godzinie 6 na zegarze. Nowy dzień z Polsat News na antenie telewizji Polsat. I to już 2 lata po prostu jesteśmy z Państwem. Kanał informacyjny Polsat News. Artur Kaczmarski jest z nami tutaj w poranku. To ten pan, który rozpoczynał właściwie start kanału, tak można powiedzieć. Tak można powiedzieć, ale to były zupełnie inne czasy, bo to minęły raptem 2 lata. Ja tak się zastanawiałem, co my możemy sobie dzisiaj powiedzieć, ale to były zupełnie inne czasy. Przypomnijcie sobie przecież, Kasia miała na nazwisko wtedy Włodarczyk. No. Panienką była. Zupełnie inny człowiek. Wtedy pewna taka euforia panowała, nowe otwarcie polityczne, obiecywano nam cud, prawda? Przed nami Mistrzostwa Europy w piłce nożnej i po raz pierwszy polska reprezentacja miała w nich wystartować. Dolar za 2 złote. Najtańsze wakacje w ogóle, jakie kiedykolwiek były, jeżeli się wyjeżdżało za granicę. Euro 3,20. A to tylko 2 lata, tyle się zmieniło. A to tylko 2 lata. No tak, ty prowadziłeś to pierwsze wydanie. To może bardzo banalne pytanie, ale co się wtedy czuje? Byłeś doświadczony telewizyjnie, prowadziłeś dzienniki w TV4 wcześniej, ale tutaj jednak chyba nie, to było to spięcie. Zupełnie inne wyzwanie, bo prowadzenie, czytanie dziennika, bo oczywiście no nie będziemy przed Państwem ukrywać, że wiadomości są czytane z telepromptera, natomiast tutaj to już jakby zupełnie inna zabawa, bo tu już nie było czytania, to już trzeba było. No tak jak ty teraz tu siedzisz i musisz mówić z głowy. Czasami znaczy, że z niczego. Czasami z kartki. Czasami z kartki, ale już nie ma tego podparcia, tego bezpieczeństwa, tylko trzeba rzeczywiście być mocno skoncentrowanym. Trzeba. No ale co ja będę mówił? To ty możesz o tym opowiedzieć, prawda? Kasia też zresztą. Ja też. No ale czasem jest tak, że prompter zniknie. Ale coś, wiesz, po 2 latach się już inne doświadczenie. Również. Jak się zaczyna, to też są inne emocje, inne emocje. Tak nie, no może. Pewnie, że tak. Emocje były wielkie, bo przecież to był start stacji. No. Oczekiwanie, szefostwo w reżyserce, czyli ten oddech. Czujesz na plecach ten To prawda. To były dodatkowe. Ja pamiętam, że zatkało mnie, niby powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć, co sobie ułożyłem, ale jak potem na to patrzyłem, to było tak. Cały czas brakowało mi oddechu, po prostu, wiesz, to zdyszanie, chociaż przecież nie biegałem wcześniej. To tak jest. To tak strasznie niewygodne zydle macie na tym poranku. No. Złośliwi mówią, że to taka kuwetka. Aha, to gości tak mówią, tak? No dobrze, to spójrzmy, jak to było 2 lata temu, proszę Państwa, jak to się wszystko zaczęło. Start. Nazywam się Artur Kaczmarski. Prawie 400 osób w całym kraju od 2 lat pracuje, by przekazywać Państwu najnowsze wiadomości. W ten szczególny dzień witam Państwa z Tarnobrzega. Czasem jest ciężko. Prawdziwe jezioro powstało na
ale by przekazać Państwu najważniejsze informacje, gotowi jesteśmy na wszystko. Nieprzerwanie obserwujemy oberwanie chmury. Na szczęście, mimo drobnych potknięć, mamy swoje sukcesy. Myślę, że to, że nie musieliśmy nigdy użyć tej kasety. To jest godzinny film dokumentalny, przygotowany na wypadek tego, gdyby nagle wszystko się zawaliło. Młody zespół dojrzewa na Państwa oczach. Ciągle się jednak uczymy. Tu nie można powiedzieć, że już jest tak, jak miało być. No, trochę tak jak z uczeniem się języka. Za każdym razem można czegoś się jeszcze nauczyć, za każdym razem może być coś jeszcze lepiej. Wszystko, by wiadomości, jakie przekazujemy, były rzetelne i trafiały do Państwa szybciej. Dobrze, już wracamy. Przepinamy się na zewnątrz. Jeszcze nie, poczekaj. Tak. Nasi reporterzy są zawsze przygotowani. Jesteśmy w pracy zawsze i wszędzie. Nie tylko, by przekazywać wiadomości. Przed chwileczką naszym śmigłowcem Polsatu przelatywaliśmy nad domem, nad którym kobieta machała białą flagą. Biała flaga to znak potrzebuje pomocy. Informacje oczywiście przekazaliśmy odpowiednim służbom. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Polsat News. Polsat News. Polsat News. Zapraszamy. Zapraszamy i dziękujemy, że są Państwo z nami. Dziękujemy za wszystkie miłe słowa, za wyrozumiałość, za cierpliwość i za wszystkie głosy krytyki, dzięki czemu wiemy, nad czym jeszcze możemy popracować. A to nasza niespodzianka. Dla Państwa, ale też dla nas. No i to trzeba zdmuchnąć, tak? No tak, właśnie zastanawiamy się, kto spróbuje. Kasiu, no, ważne. Patrz pierwsza. Nie, myślę, że to chyba samo zgaśnie, wiesz, ale no możemy sobie teraz pomyśleć we trójkę życzenia, tak? Aha. Chociaż po cichu. A jednak trzeba było odmówić. Proszę, no. Zdążyłeś. Dobrze, kto z tego tortu wyskoczy? Któraś z naszych koleżanek? W bikini? A propos, rozmawiałeś się z Arturem, a mi się przypomniało, że ja Arturę później zmieniałam, bo była taka druga zmiana, chyba to się zaczynało pasmo od godziny 12 albo 11, teraz do końca nie jestem pewna, czytałam informacje. Jest to naprawdę niesamowite przeżycie, kiedy czyta się informacje po raz pierwszy i pamiętam, że po całym dyżurze wyszłam taka szczęśliwa i mówię, w końcu udało się, nie pomyliłam się. Najważniejsze to, żeby jak czyta się jeszcze z promptera, żeby się po prostu nie zaciąć. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie też taki szczęśliwy. Tak to drzewiej bywało. Bez pomyłek. I miejmy nadzieję, że będziemy długo z Państwem. To oczywiście zależy od Państwa. Polecamy się i czekamy cały czas na te głosy krytyki. Również dzięki czemu będziemy wiedzieć, nad czym jeszcze możemy i powinniśmy popracować.